Witam Was serdecznie na naszym czwartym i ostatnim spotkaniu rekolekcyjnym na tle repliki całunu turyńskiego, czyli szaty, w którą było owinięte ciało Pana Jezusa. Specjalnie w tym miejscu i specjalnie taki temat. Widzimy na prezentacji tę prawdę, o której czytamy u proroka, że Bóg ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Rzeczywiście, Pan Bóg jest zawsze otwarty, aby okazywać swoją miłość, swoją dobroć wobec nas. I to nasze ostatnie spotkanie to jest tak naprawdę taka prośba do Was, abyście dawali Panu Bogu odpowiedź na Jego miłość. Bo Pan Bóg robi wszystko, aby człowiek mu odpowiedział: kocham Cię, prawda, wierzę w Ciebie. Natomiast my robimy wszystko, aby Pan Bóg nam dawał dowód, że nas kocha. Ale często z naszej strony nie ma takiej odpowiedzi. Dlatego pokrótce taka historia zbawienia, która nam będzie towarzyszyła za pośrednictwem mozaik z góry Tabor. Było przemienienie na górze Tabor, więc na górze Tabor jest piękna bazylika, mówiąca o tym, że Pan Bóg pięciokrotnie się wobec nas przemienia. Bóg jest niezmienny, ale pięciokrotnie się przemienił w Jezusie Chrystusie. Oczywiście to jedno przemienienie znamy, przemienienie, które się dokonało na górze Tabor w obecności świętego Piotra, świętego Jana i świętego Jakuba, gdzie oni zafascynowali, przerażeni widokiem Mojżesza i Eliasza, mówią, że postawimy trzy namioty. Pan Bóg wtedy, Pan Jezus jako człowiek, wtedy odsłania przed nimi oblicze Boże, że to nie jest tylko zwykły człowiek, ale to jest żywy Bóg. I teraz chciałbym, żebyście zrozumieli to, że Pan Bóg właśnie swoją przemianą nas niejako zaprasza, abyśmy mu odpowiedzieli na Jego miłość. Woła o naszą wiarę, woła o to, abyśmy byli z Nim. Przerzućmy slajd. Teraz właśnie to jest to, co widzicie teraz na prezentacji, na slajdzie. To jest wnętrze bazyliki pięknego kościoła na górze Tabor. Widzimy Pana Jezusa w centrum. Po jednej stronie Mojżesza, który trzyma dwie tablice dekalogu, po drugiej stronie Eliasza, który trzyma zwój księgi prorockie, bo Eliasz to był jeden z największych proroków Starego Testamentu i oczywiście Piotr i dwóch apostołów, Jakub i Jan. Natomiast dalej, pod spodem są cztery mozaiki, które mówią, w jaki sposób Pan Bóg się do nas przemienia. Będę to mówił właśnie w takim kontekście, żebyśmy później mogli wzbudzić sobie wiarę i wtedy podjąć drogę nawrócenia. Pierwsze przemienienie to jest przemienienie, kiedy Bóg odwieczny staje się człowiekiem. Rodzi się jako ubogie dziecko w grocie, tam gdzie pasterze trzymali swoje stada. Rodzi się, bo nie ma dla niego miejsca. Zobaczcie, Pan Bóg jest niesamowity, bo gdyby chciał iść taką ówczesną metodą reklamy, to wówczas powinno być tak, że powinien się urodzić na dworze właśnie króla, cesarza. Tę wiadomość powinien podać arcykapłan. Wszyscy by wiedzieli, że Bóg się narodzi. Pan Bóg nie przymusza do wiary, tylko proponuje. Jego pierwszymi zwiastunami są pasterze, którzy wówczas byli wykluczeni ze środowiska społecznego, bo nie uczestniczyli w kulcie Bożym. Oni musieli wypasać swoje stada, a więc nie mogli być w świątyni. A przez to niestety nie mogli uczestniczyć w żadnym wydarzeniu społecznym. Pan Bóg im pierwszy się ukazuje. Czyli ludziom, tak jak mówi papież Franciszek, z peryferiów, z marginesu. I oni stają się pierwszymi głosicielami Ewangelii, że Chrystus się urodził. Że Boża obietnica została spełniona. Mamy tą tajemnicę ukazaną właśnie w postaci właśnie nowonarodzonego dzieciątka w otoczeniu trzech archaniołów na tej mozaice. Idąc dalej, odkrywamy tajemnicę o tym, że Pan Bóg, Pan Jezus nie tylko, że się urodził, ale też za nas umarł. Chociaż On nas nie zbawił swoim cierpieniem, tylko swoim posłuszeństwem. Swoim posłuszeństwem. I teraz, to co teraz przeżywamy w Wielkim Poście, to jest rzeczywistość, którą warto odkryć. To nie jest tak, że to nie miało miejsca. Jezus jest postacią historyczną. Jako człowiek naprawdę cierpiał. Oczywiście pasja Mela Gibsona dla niektórych jest bardzo okrutna, ale gdy weźmiemy do ręki opis właśnie śmierci haniebnej, bo tak jest nazywana śmierć na krzyżu, biczowanie
to odkryjemy, że Mel Gibson tylko w jakimś nieznacznym stopniu ukazał cierpienie, które przeżywał Jezus. W nieznacznym stopniu. Jezus dlatego pocił się krwawym potem w ogrójcu, bo wiedział, co go czeka. I tak naprawdę to nie była jego przygoda, a idę sobie na krzyż. Tylko to była decyzja. Ojcze, jeżeli to możliwe, zabierz ten kielich, jeżeli nie, to go wypiję. To była decyzja miłości. Sam powiedział, że nikt nie oddaje życia za nieprzyjaciół. A nawet ze przyjaciela z największą trudnością oddaje życie. I teraz no, ta rzeczywistość jego wielkiego cierpienia to jest rzeczywistość, którą mamy kontemplować, rozważać. To są ślady, które pozostają tutaj na całunie turyńskim. To są ślady osocza, ślady krwi, która wypłynęła z martwego ciała Pana Jezusa. Zobaczmy tą mozaikę. Ta mozaika właśnie przedstawia baranka, który był składany w ofierze jako zadośćuczynienie za grzechy ludu. Na początku sam kapłan składał ofiarę za swoje grzechy, a dopiero później za grzechy ludu. Tak samo Chrystus został ukrzyżowany i umarł właśnie wtedy, kiedy przed Wielką Paschą zabijano baranki. Jezus jest tym barankiem, który z własną krwią gładzi nasze grzechy. I teraz no nie możemy być obojętni wobec tego faktu, że Chrystus umarł za mnie. Za mnie, za tego człowieka, za następnego, za twojego wroga, za twojego przyjaciela, za wszystkich umarł. Mało tego, umarł nie tylko za katolików, za chrześcijan, ale umarł i za muzułmanów, buddystów, za wszystkich ludzi umarł. Jego ofiara jest niepowtarzalna. Ją raz złożył i ona już wiecznie będzie trwała. Na ołtarzu krzyża, na ołtarzu eucharystycznym ta ofiara znajduje teraz uobecnienie. Natomiast Chrystus tylko raz umarł za grzechy. I teraz, tak jak to, co czytamy w Piśmie Świętym, jak przestępstwo jednego, niesprawiedliwość jednego, nieposłuszeństwo sprowadziło na wszystkich ludzi grzech, śmierć, to teraz ten czyn sprawiedliwy Jezusa Chrystusa sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie, dające życie, dające łaskę, dające zbawienie. Kolejne przemienienie, które dokonuje się dla nas, to jest zmartwychwstanie. Słuchajcie, co by się stało, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał? Nasza wiara byłaby daremna. Rozbudzalibyśmy wielkie aspiracje, ale nie dawalibyśmy żadnej łaski, która byłaby rzeczywistością. I to też jest no właśnie sposób, kiedy Pan Bóg ogłasza tę nowinę, że Chrystus powstał z martwych, to też jest sposób, który nie był na tamte czasy. W tamtych czasach kobieta nie miała, z całym szacunkiem do wszystkich dziewczyn, ale nie miała żadnego znaczenia. I teraz kto mówi o fakcie zmartwychwstania? Kobieta. Ona przychodzi pierwsza do grobu, martwi się, kto jej kamień odsunie od grobu, a później jako pierwsza mówi, że Chrystus powstał z martwych, że go nie ma i tak dalej, że zabrali jego ciało, że widziała aniołów i tak dalej. Mało tego, nawet sam opis Ewangelii, który mówi o strażnikach przy grobie, o zapieczętowanym kamieniu, to jest rzeczywistość, która miała miejsce. Jest bardzo fajny film, który warto poglądać, nazywa się Zmartwychwstały. Jest bardzo realnie przedstawiona ta rzeczywistość śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa w takich kryteriach prawdziwych. Bo na przykład Chrystusowi, który umarł na krzyżu, nie przysługiwał grób. Miejscem ludzi powieszonych na krzyżu był rów i przysypanie piaskiem. Natomiast Jezus miał w swoim gronie Józefa z Arymatei, przyjaciela człowieka wpływowego, który załatwił po prostu taki grób. Załatwił grób, który był bliziutko Golgoty. Gdy będziecie teraz w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, to Bazylika Grobu Bożego to jest bazylika, która też kryje w sobie Golgotę. I to przemienienie ostatnie jest ukazane w taki sposób, że Chrystus jako żywy wychodzi z grobu, prawda? Był martwy, teraz jest żyjący. I ostatnie przemienienie, które dokonuje się nieustannie, codziennie w wielu miejscach świata, praktycznie na całym świecie, to jest przemienienie, które nazywamy Eucharystią. To przemienienie eucharystyczne jest nam najbardziej potrzebne, bo ono daje siłę, daje moc do wytrwania. I teraz, skoro ja to wiem, co Chrystus zrobił dla mnie, nie mogę być obojętny, bo jeżeli jestem obojętny, to już mówię Panu Bogu, nie chcę Cię, nie kocham Cię, nie jesteś mi potrzebny. Muszę głośno, publicznie powiedzieć, że Jezus jest Panem mojego życia. Ale nie tak, bo tak ksiądz każe, tylko szczerze, od siebie, z serca, ogłoś Pana Jezusa Panem Twoich problemów, Twoich słabości, Panem Twoich sukcesów. Jezus jest naprawdę godny tego, aby uczynić Go Panem swego serca,
Panem swojej przyszłości. To jest rzeczywistość bardzo ważna i na pewno, kiedy przygotowaliście się do bierzmowania, pewnie był w czasie rekolekcji, czy w czasie nabożeństwa w Kościele taki moment, kiedy obieraliście Jezusa jako Pana swojego życia. Ale ten moment obierania Jezusa za Pana swojego życia musi się dokonywać codziennie. Nie tylko raz kiedyś, tylko codziennie. Jezus, wstępując do nieba, daje nam właśnie tę perspektywę, że tam zmierzamy, za Nim idziemy. On, idąc do nieba, przygotowuje dla nas miejsce w niebie. Mało tego, wysługuje dla nas dar Ducha Świętego. Ten Duch Święty jest nam potrzebny do normalnej modlitwy, do wyznawania wiary, że moim Panem jest Jezus. Na przykład osoby opętane nie są w stanie wertykalnie powiedzieć, werbalnie nie są w stanie powiedzieć słowa moim Panem jest Jezus. Nie mogą tego uczynić. Nie mają w sobie mocy Ducha Świętego. Ich jakby Panem jest już zły duch. Dlatego Jezus wstępuje do nieba. Wszyscy są w Niego wpatrzeni. Dlaczego? Bo chce nam wysłużyć konieczny dar, dar Ducha Świętego. I to jest rzeczywistość, którą warto odkryć. Skoro ja teraz w to wierzę, skoro o tym wiem, skoro poznałem tę prawdę, całą historię zbawienia, która dokonała się w Jezusie Chrystusie, to teraz moim zadaniem jest wiara. Odpowiedź: wierzę w to, Panie, idę za Tobą. A skoro wierzę w Ciebie, to też drugą rzeczywistością jest przede wszystkim nawrócenie, czyli odkrycie tej prawdy o sobie, tak jak już to mówiłem przy okazji spowiedzi, znowu ta rzeczywistość Merkurego. Prawda o mnie. Jest we mnie dobro, jest we mnie zło. I dlatego, skoro jest we mnie zło, to muszę z tym złem zerwać, muszę to zło pokonać. I droga nawrócenia jest bardzo prosta. Widzimy ją tutaj na tym schemacie, na tym slajdzie. Widzimy uznanie grzechu, zmiana myślenia, zerwanie z grzechem i spowiedź. Albo odwrotnie. Idę do spowiedzi, zrywam z grzechem, zmieniam myślenie, i ten grzech uznaję w sobie. Nie wybieram się, nie udaję, nie staram się idealizować siebie jako kogoś, kto nie ma grzechu, nie ma słabości. Mamy je. I ja, i ty mamy swoje słabości, mamy swoje błędy. Ale teraz ta droga nawrócenia jest nam bardzo potrzebna. Wiecie, jaka jest największa, najdłuższa droga w człowieku? To jest droga między głową a sercem. Nasza głowa wiele rzeczy wie. Wiemy, co jest dobre, co złe, ale serce niestety, no jest oporne i zanim to, co w głowie dojdzie do serca, to trzeba dużo czasu. Myślę, że też warto o tym pamiętać, żeby ciągle szukać tej prawdy o sobie. To, co mówiłem w drugiej konferencji, że Słowo Boże, cierpienie, drugi człowiek, to jest rzeczywistość, która nas formuje. Po to są te rekolekcje wielkopostne, po to jesteśmy w Kościele, po to idziemy do spowiedzi, żeby nas formować, żeby nas kształtować, żeby ten diament był nieustannie błyszczący, piękny. Ale myślę, że o jednej rzeczy jeszcze muszę Wam powiedzieć, mianowicie o tym, aby odciąć się od pokusy. I dam Wam takie doświadczenie człowieka, którego spotkałem na rekolekcjach młodzieżowych. Swego czasu prowadziłem takie rekolekcje i po rekolekcjach taki chłopak wychodzi, ja już pakowałem samochód, brzutnik, projektor i tak dalej. Proszę księdza, mogę jeszcze z księdzem porozmawiać? Jak najbardziej. No bo jest taka sytuacja, że bardzo mi się podobały te rekolekcje, ale boję się, że wrócę do domu i dalej niestety popadnę w grzech. Pytam się, a co jest twoim grzechem? I mówi, moim grzechem jest nieczystość. Jestem uzależniony od oglądania filmów pornograficznych. Pytam się, ale jak to się dokonuje? Mam cały komputer pełny tych treści, nie? Ja mówię, wiesz co, nie nastąpi twoje nawrócenie, dopóki się od tego nie odetniesz. Musisz to usunąć. A on do mnie mówi, taki smutny, ale ja tego nie mogę zrobić. Dlaczego nie możesz zrobić? Bo te filmy kosztowały, bo to są moje ulubione jakieś tam filmy, bo to daje jakąś tam mi przyjemność i tak dalej. Dopóki tego nie usuniesz, nawrócenie nie przyjdzie. Tak samo jest i z każdym z nas. Są rzeczywistości, które niestety nas wiążą, zniewalają i jest potrzebne radykalne cięcie. Trzeba być radykalnym w unikaniu zła. Jest takie powiedzenie, że kto bierze do ręki węgiel, na pewno się pobrudzi. I to jest powiedzenie prawdziwe. Jeżeli ktoś wchodzi w przestrzeń pokusy i wchodzi w nią z tą pokusą w dialog, to upadek jest pewny. Prędzej czy później upadnie. Na pewno ten grzech się w jego życiu do pełni wydarzy. Więc proszę Was o to, drodzy młodzi przyjaciele, żebyście poznali prawdę o sobie, odkryli swój grzech, i też szukali przyczyny tego grzechu. Może wystarczy, że odetniecie się od tej przyczyny. Może trzeba będzie zmienić towarzystwo.
może trzeba będzie coś usunąć ze swojego komputera, czy z telefonu, czy nie wiadomo z czego innego. Ale bez takiego radykalnego cięcia, unikania okazji do grzechu, do zła, do jakiejś nieprawości, niestety nawrócenie nie przyjdzie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, co zrobić, którą drogą iść, czym się kierować, to warto się zapytać, co zrobiłby Jezus? I tą prawdą właśnie, co zrobiłby Jezus, kiedy mamy jakieś wątpliwości, niepewność, tą prawdą ukończymy te rekolekcje. Warto pytać, warto szukać odpowiedzi w Bożym Słowie, szukać odpowiedzi, porady w konfesjonale u drugiego człowieka, mieć autorytet przede wszystkim w Panu Bogu, ale też i człowiekowi zaufać. Życzę Wam tego doświadczenia żywej obecności Pana Boga, doświadczenia Jego miłości miłosiernej, przebaczającej każdy największy nawet grzech. No i dziękuję Wam za spotkanie, chociaż Was nie widzę. Wiem, że są trzy szkoły naraz, ale cieszę się, że chociaż taką formą będziemy mogli przeżyć tę namiastkę rekolekcji wielkopostnych. No i odkryjemy na nowo sakrament pokuty i pojednania. Wszystkiego dobrego, owocnego czasu przeżywania Wielkiego Postu i radosnego Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Panu Wam błogosławi, szczęść Boże, pozdrawiam.